Siema, siema. Dzień dobry Państwu. I teraz najlepsze. Jest godzina... Spaliśmy do 11. 11. Więc straciliśmy pół dnia, ale wyspaliśmy się tak, że ja nie pamiętam, kiedy my spaliśmy tak długo. Teraz pijemy kawę, która już powinna być normalnie naszą chyba szóstą kawą, a jest pierwszą. No i co? Przystępujemy do... Do zapierdzielania przy podwórku. I przy domu chyba też. Takie to wolne, widzicie. Dobrze. To narka. Ty ładniutki jesteś, wiesz? Bardzo ładniutki jesteś, koteczek. Chociaż trochę mi dzisiaj podpadłeś. Jak z obrazka, nie? No pięknie jest, ale... Ale no... No my trochę jesteśmy nie... Za wygodni jesteśmy. Za wygodni, żeby jednak tak po prostu lekko przyjąć kota w domu. No ale jest taki słodki, że na pewno z nami zostanie, tylko jeszcze nie wiemy. Czego trochę bardziej nie przestawimy na życie zewnętrzne jednak. Ale jesteś słodziak piękny, taki słodziak. No i tak, drodzy Państwo, ja już się odpicowałam, umyłam, pomalowałam i ogarnęłam tak bardziej pod ludzi. Narobiliśmy się dzisiaj w domu, ja posprzątałam, Paweł kosił i różne takie prace porządkowe trwały od samego rana aż do teraz. A teraz zbieramy się z Pawełkiem na małą wycieczkę olcem. Zrobimy sobie tour po mieście. Mamy już pomysł na tą wycieczkę? Nagrywam. Paweł jak zwykle w pracy. Nie, pomysłu nie mam. Zaraz się zapakujemy i się gdzieś przejedziemy. Zobaczymy, gdzie nas olcik dzisiaj zawiedzie. Gdzie nas olcy poniosą. Trawka pięknie skoszona. Aż miło sobie tutaj dzisiaj posiedzieć. Chociaż wczoraj, dzisiaj siedzieliśmy cały czas na tarasie. Stęsknieni za takim spokojem. To co? Lecimy? Ostatnie szlify. Okej. I takie powitanie. Ledwo z domu wyjechaliśmy, już Paweł idzie nagrywać. No. Takie życie to ja rozumiem. Takie skarby na twojej drodze to jest po prostu jak cukierki dla naszych dzieci. To się najechałam. Jak tak stoimy tutaj, to naszła mnie ochota, żeby wejść na zupę. No ale nie wiem, ile to potrwa, zanim Paweł skończy tutaj nagrywanie. Gdzie on jest? Dobra, Magda jednak szybko odjechała. Nagrywanie trwało chwilę, więc na zupę nie idę. Wsiadam, lecimy dalej. Co, jedziemy na inspekcję do dziadków? No. Zobaczymy, jakim remont idzie? Inspekcja przy kawie. Jeśli mają mleko i kawę. Kawę mieli już tam ostatnio, ale mleka ostatnio jeszcze nie było w tym domu. Ale jest babcia, widzę samochód. Siema. Widzicie, jak Paweł nakręca? Przed chwilą powiedział, że będzie zawracał, żeby sobie w lepszą stronę pod domem zaparkować. No i proszę, gdzie jedziemy? Na Skałki, czyli jakieś 3 km dalej. Trzydziestka. Poczeka? No oczywiście, że nie poczeka. Nie poczeka. No bo ja. A tu taka zatoczka piękna. Ale zjechał trochę. Bo nie miał wyjścia. Thank you.
200? No proszę. Już, 300. Już mogę? Dobra. Bardzo ładnie. Zrobiliśmy sobie małą przerwę w przejażdżce. Paweł nagrywa. Zaraz pewnie jeszcze pojedziemy sobie gdzieś. No pewnie się jeszcze gdzieś przejedziemy po przysusze. Daleko nie zajedziemy. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Pawłem, że szkoda, że tutaj w okolicy nie ma jakiejś fajnej knajpki, do której można byłoby podjechać blisko, zjeść coś dobrego. No niestety przysucha jeszcze się nie doczekała fajnej restauracji. No ale może jeszcze wszystko przed nami. I jesteśmy z powrotem w Olcie. I na imprezę. Tak. Czym? Olcem. Na imprezę. Jedziemy do dziadków, w sensie do rodziców Pawła. Trochę świętować. Zobaczymy. Spora szansa, że wrócimy do domu na piechotę. O, aż piesek klęka, nie widzicie tego? Całe szczęście właśnie, że tego nie widzicie. Więc jedziemy na drugi koniec miasta. Wrócimy pewnie za parę godzin. Bo jutro od rana pewnie będzie sporo do roboty, nie? Jedziemy na drugi koniec miasta, czyli mamy do przejechania jakiś kilometr. Nie, ze trzy. Tak, przysłucha ma to do siebie, że z jednego końca miasteczka na drugie jest w porywach parę kilometrów. Naprawdę parę. I jak to Paweł mówi, jak to się mówi? Że zawsze wychodząc, nie, zawsze się... Wychodząc za 10 zawsze się zdarza. O właśnie, tak mówi. No i chyba to jest oczywiście prawda. Wierczyńska, będziesz w telewizji. Pomachaj ładnie. Która tam idzie? Cześć! Cześć, kocie! Siema! Fajnie jest z ciocią? To dobrze! Pizza z bizerni. Nic nie będzie widać, bo to jest mało światło. Nie widać nic. Dlatego mówiłam, żebyś przylazł pod światło. Nie chciałem tutaj głośno. Będzie huk? Już? No nie wybuch. Łee! Nie! Nie, dobrze. No właśnie! Już. No to ochrzczone. Ale wiesz, jaki to był efekt? Dobry wieczór Państwu. Dobry. Wracamy do domu. Jest za 21. W nocy. No, dzieci. Dzieci. U dziadku. 400 km stąd. Słuchajcie, wracamy do domu. Ile? 400? A może 500. Wracamy do domu i zastanawiamy się właśnie, bo właśnie ruszyliśmy spod domu dziadków. Co pić? To też. Ale ile nam zajdzie powrót, ile nam zajmie powrót do domu? Jest za 21. No to zobaczymy. Za 25 chyba nawet. Stawiam, mamy 2 km. Tu idziemy. A możemy tędy? Nie, tędy. Myślałam, że szybciej pójdziemy. No to chyba się nie spieszymy, to może za 20 minut będziemy w domu, a może będziemy... Dolicz minutę. A może minutę dłużej, zobaczymy. No to tak. Ale poczekaj, bo nagrywasz i to ma być ciekawe dla oglądających. No właśnie, powiedz coś, żeby było ciekawie. Znałem kiedyś marynarza. Tu się schody zaczynają. Myślał, że go dupa boli. Patrzy, a to sam kapitan. W dupę. Go. Paweł, aż jak ty coś powiesz, to nie było ciekawie. No dobra, to idziemy do domu. A czy się z wami jeszcze dzisiaj połączymy, to ja nie wiem. Chyba wątpię. Kasiula, to ujęcie się chyba przedłuża. Zdaje się, że oni się nudzą. To nie pierwszy raz na tym kanale. Dobra. No, jelitkowo to może nie jest, ale... No nie jest. Przysłucha, też ładna. Zapraszamy. Warto zajrzeć.
Nie wiem sobie po co, ale żeby nas odwiedzić na pewno jest sens. Dobra, bo mi się telefon trzęsie w łapach, bo tak Paweł zapiernicza. Sugerowałbym zainwestowanie w gimbala. To tak, tak, to też jest bardzo... A to akurat jest prawda, może i warto. Deutico. Tylko teraz nie wiem, czy bym szła z gimbalem i nagrywała dla Was akurat w takiej formie. Dobra, nieważne. Idziemy do domu, zobaczymy ile nam zajmie powrót, ale wydaje mi się, że mniej niż 20 minut. Dam znać.